Wojtek? Dobra, ale to będzie podstawą. Szanowni Państwo, jeszcze nie trzeba koniecznie wstawać. Ja zapowiem kiedy, ale bardzo proszę zajmować miejsca i bym prosił o uporządkowanie gości przy stole. Bardzo proszę. Nie podał hasła i nie znajdziemy. Szanowni Państwo, proszę o powstanie. Poczty sztandarowe prowadzić. Dziękuję. Szanowni Państwo. Zawsze było tam nasze miejsce. Mam wielką przyjemność powitać Państwa w imieniu zarządu naszego 18 oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy, oddział ziemi cieszyńskiej. Pragnę stwierdzić, że patrząc na frekwencję, chyba nasz oddział dojrzewa coraz bardziej, gdyż komplet wspaniałych naszych kolegów, koleżanek jest na sali i z tego się bardzo cieszymy. Chcielibyśmy, żeby to spotkanie wigilijne, tak zwana wigilijka, zawsze odbywała się w atmosferze serdeczności, koleżeństwa i przyjaźni, która powinna trwać, tak przynajmniej my jako komandosi tak zawsze mówimy. Szanowni Państwo, pozwolę sobie przekazać głos dla prezesa, kolegi Bogdana, który powita indywidualnie wszystkich gości. Dziękuję. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Jako prezes 18 oddziału witam jeszcze raz wszystkich na naszym spotkaniu opłatkowym, jak również krótkim takim sprawozdaniu z naszej działalności bieżącej 2019 plus działalności na następny kolejny rok. Porządek był taki, że parę rozpocznę od przywitania Państwa tutaj niektórych gości, którymi zaprosiliśmy. Później będą sprawozdanie po parę słów dosłownie, żeby już nie przedłużać, bo jesteśmy i tak trochę spóźnieni. Będziemy dotyczące spraw sportowych i naszej całej działalności. Na końcu później będą wyróżnienia, które i wręczenie legitymacji i później wolne wnioski. Tak do naszych kolegów, teraz do członków się zwracam, kto będzie miał jakieś propozycje do naszej działalności, czy jakieś inne, to będzie tutaj można parę słów powiedzieć, ewentualnie jakieś wnioski zgłosić. I po tym wszystkim przystąpimy do podzielenia się opłatkiem, składania życzeń i później tutaj w tle polecą różne prześlucza, zdjęcia, i które nasi koledzy nowi członkowie skakali pierwszy raz, kto się pochwalił, już jest tutaj nasze zdjęcia, tutaj z naszych kolegów obecnych, którzy gdzieś tam byli na różnych uroczystościach, będzie można sobie, kogo interesuje, patrzeć i przeglądać. Także witam serdecznie jeszcze raz, tutaj chciałbym powitać w imieniu dowódcy 18 działu bielskiego, chorążego Zońsławomira. Witam serdecznie. Czytam, proszę Państwa, tak chronologicznie, jak ktoś przychodził. Nie czytam według hierarchii czy ważności, żeby ktoś się nie obraził. Jak ktoś się pisał na listę, tak będę czytał po prostu. Zaproszony gości również witam żołnierza, weterana, oficera Gromu Zbigniewa Turowskiego. Witam również, ale to już każdy zna, ale witam serdecznie panią Danutę i Karola Cholewów. To wiedzą Państwo, to jest tutaj naszego pilota.
Witam przedstawiciela starostwa naszego cieszyńskiego, pana Stanisława Malinę. Witam zastępcę wójta naszej pani wójt, zastępcę doktora Rafała Glacera. No i przede wszystkim witam naszego kolegę, gospodarza, jak i przewodniczącego Rady Gminy Golecą, naszego kolegę Karola Ipoczana. Witam również kolegę Józka Przywarę z naszego zaprzyjaźnionego z granicy, Zabudzia. I co tu jeszcze? Przepraszam, bo to tak... Aha, jeszcze jeszcze tutaj nasze stałych tutaj gości i współpracujemy z dyrektorem pana, nie wiem czy domu społecznego dzieci, pana Grzegorza, pana Raptyczka, dobrze, żeby nie przekręciłem, tak? I tam te, to nie wiem, to jest pierwszy raz u nas, to jest dom dziecka, w którym współpracujemy tu co roku, tam jakieś kto może, co może, jakieś tam podarunki dajemy dzieciom. Także od kilku lat się tu opiekujemy tak symbolicznie przed świętami naszym tutaj jako naszym oddziałem z Domu Dziecka. Witam też prezesa. Pierwszy raz chciałem zauważyć prezesa na, prezesa misji pokojowej ze Zbylsko-Białej. Jest nowy prezes, to jak ja, kolega Józef Lutina. I witam wszystkich gości zaproszonych. Nie wiem, czy kogo nie pominąłem, bo tak by to śpiesznie pisane. Jeśli kogoś pominąłem, to przepraszam, ale później uzupełnimy, jak zobaczę. Witam naszych członków przede wszystkim to na naszym corocznym spotkaniu. Witam żony, co niektóre, nie wszystkie, ale co najważniejsze tutaj w naszym towarzystwie. I witam wszystkich zaproszonych gości dodatkowo jeszcze raz, których nie. Pominąłem. Także to by było tyle. Teraz może, jeśli jesteśmy przy takiej części oficjalnej, to poprosiłbym tu może kolegę naszego byłego prezesa honorowego, naszego Staszka Kowalika, o wręczenie dowódcy, w tym wypadku zastępcy, przekazanie upominku, który miał być wręczony wcześniej, ale z racji tego, że nie było dowódcy, ani nie było okazji się spotkać, dlatego teraz bym prosił o przekazanie, dobrze? Tam do dowódcy garnizonu. Swoim za zaproszenie i za to podziękowanie bezpośrednio na ręce dowódcy złożę. Jeszcze raz się dziękuję. Jeszcze wasze to powiem, bo tutaj jak Państwo, większość tutaj naszych kolegów i członków wiedzą, ale proszę Państwa, tutaj nasza jednostka ściśle z nami współpracuje zawsze przy każdym festynie, przy każdym tutaj naszej imprezie społecznościowej zawsze tutaj liczymy na liczyliśmy zawsze na pomoc dowódcy i mam nadzieję, że to się nie zmieni. W dalszym ciągu tam będziecie nas wspomagać w różnych organizacjach, które już nie jesteście. Dziękuję. Jeszcze pewnie dalsze wyróżnienia, ale zanim, żeby nie tracić czasu, ja tu poproszę teraz moich zastępców, czyli kolegę Iwka, o sprawozdanie krótkie z działalności tutaj spraw organizacyjnych, głównie z młodzieżą, o jak to wygląda, bo ostatnio też, zresztą to może Irek powie, mamy tutaj nowy skoczków, młodzież, nasze koło tutaj zaczyna prężnie działać w tym kierunku z młodzieżą. Także ja poproszę Iwka o przedstawienie to tak najlepiej w tym i wszystko on dokładnie powie, tak? Witam wszystkich serdecznie. Chciałem tylko krótko
powiedzieć odnośnie, co robiliśmy, co organizowaliśmy. W miesiącu wrześniu organizowaliśmy we Wsiśle 9. piknik spadochroniarski, gdzie młodzież zespołu szkół imienia Władysława Szybickiego tutaj też brała czynny udział. No, nie mamy tutaj głośników akurat, bo chcieliśmy przekazać, to był festiwal piosenki spadochroniarskiej we Wiśle i też czynnie braliśmy w tym udział, nasz oddział 18 też w tym brał udział. Następnie byliśmy nie tak dawno na stuleciu urodzin naszego prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. Byliśmy w Warszawie, można powiedzieć, z naszym sztandarem. Tutaj kolega prezes nas dowiózł. Byliśmy w Warszawie. Braliśmy udział w tych uroczystościach z kompanią reprezentacyjną Wojska Polskiego, z kompanią policji. Byli zaproszeni goście też, bardzo dużo ludzi było w Panteonu Opatrzności Bożej w Warszawie. Później był uroczysty capsztyk i tam też braliśmy w tym udział. Braliśmy też udział, można powiedzieć, tutaj jako 18 oddział, tak jak mówię, we Wiśle, braliśmy udział w przysiędze wojskowej, ponieważ pierwszy raz była przysięga wojskowa na rynku w Cieszynie Wojska Obrony Terytorialnej, a jest ten batalion tutaj, który powstał i jest na miejscu w Cieszynie. Nie ma akurat tutaj dowódcy bataliona pana pułkownika Kożucha, ale kazał przeprosić, ponieważ ma mamę chorą i nie dał rady tutaj dojechać. Braliśmy też ten udział jako poczet sztandarowy i nasi członkowie też w tym brali udział w Cieszynie, czyli można powiedzieć, no też tutaj zdjęcia zobaczymy później, bo są zdjęcia, tylko mówię, brakuje nam tych głośników, akurat nie wzięliśmy i dlatego chciałem tutaj jeszcze włączyć piosenkę, czyli tak zwany hymn spadochroniarzy. Czerwony berecik, chciałem tutaj, jak młodzież śpiewa, chciałem wam tutaj też pokazać. To by było na tyle od września, co zrobiliśmy, także to by było tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu ministrowi. A teraz proszę tutaj kolegę naszego o spraw spadochronowych, Zygmunta, dokładnie powie, co nas czeka, a czeka nasz Palacki, to wszystko opowie dokładnie. Witam serdecznie. Pokrótce powiem państwu, co w tym roku zrobił ten aktywni ludzie, którzy skaczą na spadochronach. Pierwszy raz Piotr Żurawski zdobył w tym sezonie złoty medal. Za chwilę go tu będziemy gościć. Wręczymy mu jakieś podziękowanie za tą postawę jego. Braliśmy udział jako tutaj ludzie, którzy skaczą w zawodach Speedstaru. Również sekcja nasza wyjeżdżała również na tunel aerodynamiczny w Leśnicy. To jest współpraca z wojskiem, cykliczna. Mamy tam zawsze półtorej godziny, trzy godziny latania. Zachęcam również tutaj ludzi, którzy są jako członkowie, a mogą wziąć udział w tych zajęciach. I tak dalej. Przepraszam. Nie będę ukrywał, trema mnie zżera troszkę, nieprzygotowany. Nasi ludzie, ci, którzy jeżdżą właśnie na ten tunel do wojska, biorą udział również w takich zawodach, które się nazywają skrable. W tym roku były one rozgrywane w Katowicach. Katowice i Warszawa, podpowiada mi tu właśnie jeden z tych uczestników. To konkurencja polega na tym, że zgłaszają się ludzie, którzy latają na jakimś poziomie i później rozlosowywują tych zawodników do drużyn. W każdej drużynie jest taki prowadzący instruktor, później jest dobry skoczek i na dokładkę jest tam dwóch słabszych, nie? Jeżeli to są konkurencje czteroosobowe. Oj, tam jest właśnie grane są konkurencje czteroosobowe i dwuosobowe.
I nasi tutaj ludzie, którzy akurat są, Tomek Żyła, Jarosław Pawłowski, pokażcie się może koledzy, żeby wiedzieli, z kim mają do czynienia. Bardzo ładnie wypadli na tych zawodach, zajmując tam kolejno w różnych odsłonach. Dwa pierwsze miejsca, na przykład jak Tomek Żyła to zrobił, Jarek Pawłowski też w czwórce trzecie miejsce zdobył. Co takie charakterystyczne i ciekawe jest w tym, że tam nie ma stałych drużyn, nie? Bo jakby przyjechała jakaś drużyna, która trzepie tam zawsze wysoko pierwsze, drugie, trzecie miejsca. Także tu mają wszyscy, jakby powiedzieć, równe szanse błysnąć. No to w tym momencie, żeby Państwa nie zanudzać jeszcze, powiem tyle, że tutaj Wojtek Błachowicz bardzo ładną karierę spadochronową robi i liczymy na jego szybką karierę, aby mógł w przyszłości występować w zwykłych zawodach spadochronowych, które tam w Polsce odbywają się w kilku miejscowościach i trzeba no niestety mieć trochę naskakane, jeszcze mu czasu brakuje, ale myślę, że dojdzie do tego poziomu i będzie jeździł również na te zawody. Ja bym miał na tyle, żeby nie przynudzać ich Państwu i przekazuję pałeczkę. Dziękuję. Dziękujemy koledze Zegłotowi. Obszerną, krótką relację z działania. To jest przykład tutaj kolega naszego, który jest nowym naszym członkiem. W zeszłym roku wystąpił czerwonatem, ale ambitnie podszedł do naszych tutaj celów, które mamy w naszym statucie zapisane, którym tutaj się posługujemy i mamy to w naszych tutaj w regulaminie, jak się to mówi. I kolega wziął do serca i skacze. Miejmy nadzieję, że będzie. Dzień dobry, witam wszystkich, to jeszcze może dwa słowa zabiorę. No ja tutaj właśnie, bo ja jestem osobiście cywilem, ale no, skaczę i skaczę aktywnie, dlatego tutaj z kolegami chcieliśmy się skupić właśnie na tym, żeby młodzież i ludzie tutaj u nas na ziemi cieszyńskiej zaczęli skakać, bo sport ten staje się ogólnie dostępny obecnie i każdy może. Wystarczą chęci, także jeżeli ktoś naprawdę chce skakać, to zapraszamy. W maju już będziemy organizować kolejny wyjazd na skoki. Dobrze, dziękuję. Dziękuję kolegowi. Każdy może. Szczególnie nawet, czy to młodzież, która tutaj jest i jest ciągle z nami, tutaj była, czy to jako my seniorzy, który Karol nasz też ostatnio skok zrobił ten swój. Także każdy może naprawdę. Także jest to tutaj, tak mówiłem przedtem, jest to wpisane. Mało zapisania w nasz statut, jako tutaj obowiązki, co mamy robić, to jest to w tym roku w zarządzie głównym w Warszawie, co byliśmy na spotkaniu, było przez zarząd główny podniesione i z naciskiem nawet powiedziane, żebyśmy się starali i ten nasze spadochroniarstwo jak największą ilość i więcej po prostu poszerzali, jeśli chodzi o działalność, to nasze spadochroniarstwo na ziemi cieszyńskiej i w ogóle w Polsce, żeby było się czym chwalić, było się czym chlubić, że spadochroniarstwo to nie jest dyscyplina, która może każdy uprawiać, ale są osoby, które to mogą, chcą, pasję mają i żyją tym. Dlatego takich osób nam to potrzeba, tak się staramy. W tym kierunku tutaj cały zarząd się stara, łącznie głównie z Ilkiem, który tu jest, kontakt ciągle z młodzieżą, bo to tam słabo, ale ile to pilnuje. I tak to wygląda. Przy tej okazji jeszcze, jak jesteśmy przy młodzieży, to chciałbym właśnie też gorąco podziękować jak pocztu, także młodzieży tutaj z Szybińskiego, ze szkoły naszej też miał pani dyrektor, ale też padło nie ma, która też bardzo ściśle współpracuje z nami i my z nią oczywiście przy różnych organizacjach, czy tam z pocztą standardową, czy jakichś innych, które tam muszą być, czy jesteśmy z nimi zawsze. Także też pani dyrektor chciałem podziękować również, tylko jej tam to przekażemy podziękowania już. Ile przekażę, bo jak nie ma, to nic nie zrobimy. Teraz tak, jeśli chodzi o mundury. Szanowni Państwo, miałby dzisiaj krawiec, powiedzmy też tam do...